Siema, siema, hejos, wbił Tomek i patrzcie, co będzie się działo dzisiaj. O kurde! Duszka, duszka! Dzięki! A widzisz, bym się wypieprzył. Siema. Majsterszef, jesteś? Jestem. Słuchaj, zobacz. Ja już właśnie... Zobacz moją betę, co się stało z betą. Już wiem, co to jest. Wiesz, co to jest? No. Co to jest? Siedzi. Z DS tapicernia od Szczepana. Niespodzianka. Słuchaj, nóż, ci daję nóż, patrz. Nóż mam, pyk. Cykfu, tylko nie popadł. Ty, ale ty, uważaj. Dobra. Ale Tomek, tak wiesz. No w ogóle tak, kranik przyszedł też do używany do Fireblade'a. Tu przyszła zębatka z Jimoto. Bo ta wygląda tak, od strzałów ze sprzęgła. Zresztą zaraz to mego ceni, czy ją warto wymieniać, czy nie? Jeszcze pojęcie. Jeszcze, ale no inne to musisz zobaczyć. W ogóle, wiecie co, chcę tutaj coś zrobić innego. Mam tutaj banery Lita. Bym chciał tutaj te banery jakoś rozwiesić, ale nie wiem. Tak liczę, Tomek, na ciebie, żebyś miał pomysł w ogóle, gdzie te banery i czym zamocować, co? Masz pomysła? No tam jest miejsce od kabla. No jest, ale czym zamocować? Na kołki? Kołki, nie? Nie, oj, nie, ale Tomek się grzebie z tym. No bo nie chcę, bo zaraz będzie, że popsuję. Tomek, jedziesz z tym. To już jest moje. To już jest twoje? Tak, że myślałem, że to jest. A to jest fachowe pakowanie. No, od Szczepana. Słuchajcie, jeżeli macie, nie wiem, samochód, kłada, motocykl, nawet rower, abyście chcieli siedzisko czy kierownicę oprzeć, fotele. Znowu to widzę porządny jest ten. To tylko do Szczepana, DS tapicernia. Porządny jest karton. No, Lita, a jak? Tylko. A tu mi się trafił właśnie używany kranik. OM kosztuje od 1100 do 2000. Trafiłem używany, no sprzedawca napisał, że jest dobry. Ale ty się majster tutaj. Reakcja Tomka na siedzisko. To będzie taki odcinek. A tu pusto. Coraz bliżej. Coraz bliżej. Coraz bliżej. Coraz bliżej. Oj, widzę, coś tam widzę. Jeszcze folia ci została. Jeszcze tylko folia. Ale słuchaj, Tomek, ale wiesz co, mam dla ciebie propozycję. Jeżeli stwierdzisz, że trzeba wymienić tą zębatkę w becie, to zaraz wymienimy, dobra? A jak myślisz, lewy gwint jest czy prawy w zębatce? Lewy. Lewy? A skąd wiesz? Żebyś nie odkręcał, nie? Już jestem blisko. Już jesteś blisko. Czujesz dotyku, jak to siedzisko? Będzie gitara. Będzie się tyłek ślizgał, czy nie? Nie. Ale poprzeszywał. Nie, bo to ale jest... poprzeszywał. Nie będzie się. No patrzcie, to jest typowe siedzisko enduro. Hard enduro. Ja pierdzielę, no ale pokaż to logo. Szczepan, dzięki ci za siedzisko. Jest petarda. Na hard enduro do jazdy na kole, perfekto. Guma tu jest. Guma, nie? Na pewno nie. Co? Oficjalnie zakładasz? Dasz radę? Umiesz? Pierw tu trafić trzeba. Wcisnąć. Mocno, mocno, mocno. Puknij. Nie tu. Tyłem puknij. Tyłem. O, tak. Dobrze. I siedzi. Jak od tego. Ale ty nawet pasuje, nie? Pewnie. Ja pierdziu. Jak od tego. Konkret. Look. No słuchajcie, teraz to już w becie wszystko mam, nawet kółko trzecie. Patrzcie,
to jest to siedzisko. Od Szczepana. Spod hala. Niedrogo robi. Jest naprawdę coś pięknego, nie? Lepsze niż gotowce. Wydech FMF-a. Siedzisko od Szczepana. Od SM Stickersa mam okleinę. Od siebie pogiętą tablicę. Ode mnie podgięta, no cała pogięta tablica. Opony z Gimoto. Zębatka z Gimoto. Tomek, no to dobra. Ocena. A, i z Glaca Quart podnóżki. Czyli beta doposażona. Ojeju, do wymiany. Do wymiany? No. Tomek mówi, że do wymiany. No to co? Wymieniamy? No to co? Tu potrzeba tak, ósemka, tu. Co to będzie? Klucz. Aha, ty, mamy udara. No to co? Klucz tam będzie potrzebny. Wiesz co, na stopę go postawimy. Na stopę, to odkręcamy, puszczamy bieg na jedynce. Tomek. A mówią, że psuje. No a jednak patrz. To dopiero pierwsza śrubka, zaraz to się kurwa. Zaraz to się kurwa. Najgorzej jak będzie czuć opór. Wtedy będzie niedobrze. To może kranik od razu w fajerce, co? Wiecie co, tak go pokleiłem już drugi raz, nie cieknie, nie? Już teraz w ogóle, nawet nie kapie. Czekaj. Z tyłu jest druga. Tomek, to wystarczy tylko, wiesz co, do góry dać. Patrz. Na radę? Tak, nie musisz tego odkręcać. Teraz dopasuj tutaj. No ale zębatka to trochę wyczesana, nie? No słuchajcie, no od strzałów ze sprzęgła, tak? Tutaj mam dwa koła i mam dwie zębatki, czyli tylna jest ok. No trochę tylko jest zjechana, ale to jest prawie nic. Powinno się zmieniać przód i tył w jednym czasie, ale... O, coś nie możesz dopasować. Wiesz co, to będzie chyba... Strzelam. 15? To jest 15. Taki dziwny klucz. Siedzi? No to poczekaj, udara teraz. Udara i bateria. Gdzie jest bateria? Dobra, ta będzie dobra. Ale nie. Właśnie. Tomek. Temat jest taki. Ręcznie trzeba odkręcić. Nie udarem. Nie widzę dużej tej. Duża jest. Dobra, wejdź przed łóżką, bo to będzie, wiesz, to nie będzie takie proste, żeby to odkręcić. Raz wymieniałem w czysecie w becie. Dobra, Tomek, ja dam to na stojak. Czekaj, bo muszę zablokować koło i na stojak go damy, dobra? Muszę to odkręcić. Tak, całą oś przesunąć, łańcuch ściągamy. I wymieniamy. Stojak. Jest to właśnie ten. Dobra. Okay, trochę przestawię. Żeby było trochę miejsca więcej. Teraz tak, tylne koło potrzebujemy, to damy tu trochę na tył. Tylne w powietrzu by musiało być, czyli trochę go puścimy.
się coś stanie. To co? A tu jest 17. 17. Dobra, jedynka. I tu się coś stanie, mówisz? Co musi. Zobacz, nic się nie stało. To odkręcimy. 19. Coś tu się popsuje. No tu, no wiadomo. Co się ma popsuć? Teraz tutaj luzuje. Na ciąg łańcucha. Dosyć sporo go poluźnimy. Gdzieś damy o centymetr. Starczy. Starczy? Nie starczy. No jak to? Starczy? No to odkręcam dalej. Wydaje mi się, że jest ten klucz. Dobrze idzie. Bardzo dobrze. Przez dwa dni zrobiono. Ale nie wiadomo, czy zębatka jest no dobra. No właśnie, czy pasuje na fresz. No. Czekaj. O Jezu. Kołnierz do środka. Niby to samo. Nie wejdzie. Wejdzie? Wejdzie. O. To teraz łańcuch założymy. Trzeba było go bardziej poluźnić, wiesz? Może wiem, żeby się lubił. No, ideolka. Wiesz co? Już się nie mogę doczekać, kiedy... O kurde! Duszka! Dzięki! A widzisz, bym się wypieprzył. No. Dzięki! Ile to ma? Czego? Pojemności. Pojemności 350. A koni? A koni no z 5 dych coś powinno mieć. A co pan się uczy najlepiej jeździć? No, całe życie. No właśnie widzę od taczki. No. To jest ścieżka rowerowa, to mogę jeździć tym, nie? No to jest ciekawe, no. Ale na silniku. No, to nara. Kiedy wypróbuję to siedzisko, wiesz? Nie no, wyciągnę i założę z zębatką, no. Teraz jest luźniej. No ale najważniejsze, że pasuje. Pasuje, no. Chyba od tego. Chyba od tego to jest. I teraz można znowu. Zobacz. Od tego chyba. Od tego. Ideolka. Naklej czerwony było zrobione. To trzeba zrobić. Trzeba zrobić naklej. Tylko czy ja mam klej? Jak zwykle. Majsterszef. Jak zwykle nie. Nie brałeś kleju, Tomek? Nie. Na pewno? Na 100%. 100%? Na milion nawet. Nie pożyczałem ci? Na 1000% nie. To nie mam. Bo ja wiem, kto jest szczęśliwym posiadaczem kleju. Kto? I ja. I ja nawet wiem, gdzie go mam. A gdzie? W ceniku.
Naprawdę? No to leć. No, jak słyszeliście, Tomek jest szczęśliwym posiadaczem kleju do śrub, także zaraz nasmaruje, wkręcimy. No i co, testy? Co, a kółko mam zostawić czy wykręcać? Ty, no i czerwony masz! Majster, co ty robiłeś, że ty masz to? Do czegoś potrzebowałem, albienia. No bieniec mówił, że kupił, ale okazało się, że miał. Że miał. Trzymaj. Link do bieniasa, mówił, że kupić, ale okazało się, że miał. Od razu, czy to trzeba odkręcić? Odkręcić, no. No już, nie? Aha, i teraz no. Smarować. Git. Link do bieniasa był. Na czerwony. Zawodowo po prostu. Jest. No to co? Teraz naciąg zrobić. Tu była ósemka, nie? Tak jak było. Patrz, Tomek, jakbyś w razie czego w motocyklu naciąg robił, nie? To sobie możesz tutaj kluczyk dać. Czekaj, to jest co? 13. Patrz, zobacz. Widzisz? Co robisz? A, przykręcasz tam. A, dlatego tą ósemkę potrzebowałeś. Fuch, u mnie opanowano. Opanowałeś sytuację? Pacjent będzie żył. Dobra, to ja zrobię teraz to. I mamy wszystko. Na miejscu. Gdzie? Na Willy Boysów. Trenować. No tutaj są zastosowane dwa różne materiały, czyli główny i plus te wypustki, to już zupełnie inny materiał, nie? Zupełnie inny materiał gumowany. No to tak z bliska jak się przypatrzy, to widać. I w ogóle jakość wykonania, no to jest wszystko po prostu jakby to komputer robił, nie człowiek. Ma. Czyli tak, dwie pieczenie na jednym ogniu. Montaż siedziska i wymiana zębatki przedniej. Tu patrzcie, pokażę wam tylną, że tylna jest nienaruszona, dlatego że mam dwa komplety kół. Tam stoi drugie z nową oponą. A tą oponę mam tylko do gumowania. No. Co, teraz tylko jeszcze poczyścić ładnie betę. I można na miasto śmignąć. To dzięki, Tomek. O, cyk, fuch, zrobione. Cyk, fuch, zrobione. Ja na nara. Nara. Hejos. Powiem wam, że dupa przyklejona do siedzenia jak rzep. Jeszcze nigdy takiego siedziska nie miałem.